To bardzo dobry dzień, który spędziłem na ziemi żyrardowskiej. Powodem były dofinansowania, które trafią do samorządów ziemi żyrardowskiej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Te pieniądze w postaci symbolicznych promes miałem przyjemność przekazać na ręce prezydenta Żyrardowa, pana Krzysztofa Chrzanowskiego, na ulicę Jana Brzechwy, 2 700 000 zł. Mieszkańcy Żyrardowa, Sochaczewa, Mszczonowa, Biskitek mają takie samo prawo do korzystania z dobrych dróg jak mieszkańcy dużych aglomeracji. Przez lata tak nie było. Przez lata pieniądze, których było wielokrotnie mniej, trafiały do dużych miejscowości. Mieszkańcy Żyrardowa, tacy jak ulicy Jana Brzechwy, musieli czekać na remont swojej ulicy. Dzisiaj, dzięki temu, że dobrze zarządzamy budżetem państwa, dzięki temu, że rząd Prawa i Sprawiedliwości powołał Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, jeden z kilku funduszy, który wspiera lokalne samorządy, możemy tę inwestycję przeprowadzić. Ale ta inwestycja może być przeprowadzona też dzięki temu, że w Żyrardowie bardzo dobrze mamy ułożoną współpracę z samorządem Żyrardowa na czele z panem prezydentem Krzysztofem Chrzanowskim. I to jest taki dobry przykład tego, jak współpraca rządu wspierającego mocnymi, wielomilionowymi dotacjami samorządy i samorządu w postaci dobrego gospodarza w Żyrardowie wpływa na, poprawia jakość życia mieszkańców. Na ręce burmistrza Mszczonowa, pana Grzegorza Kurka, blisko 2 miliony złotych na ulicę Północną w Mszczonowie. Dziękuję bardzo za te środki. Bardzo się przydadzą. I w gminie Wiskitki na ręce pana burmistrza Rafała Mitury 1 600 000 zł na ulicę Armii Krajowej. Mieszkańcy z tej ulicy tutaj wiele lat monitorowali o to, żeby właśnie tą ulicę, tą drogę przebudować. Przez tą drogę poruszają się wszystkie samochody, można powiedzieć, w centrum Wiskitek. Tak samo jak i ciężarówki, które jeżdżą właśnie na cegielni, z działek, a też autobusy, które dzieci są dostarczane do szkoły, dowożą te autobusy i poruszają się tą drogą. To jest bardzo ważna ta droga, żeby była wyremontowana, zrobiona, bo na dzień dzisiejszy to jest 5 metrów. Samochody się mijają na wymijkę, jak można powiedzieć tutaj. Kamienie zostały nasypane, to nie jest dobre. Cieszę się, że takie pieniądze trafiają z rządowych dotacji na ziemię żyrardowską, bo tym samym wspieramy naszych mieszkańców w poprawie jakości życia. Samorządy lokalne nie są w stanie w swoich budżetach wygospodarować takich środków. Dlatego tak dużym sukcesem, tak dużą popularnością cieszy się program Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, który kilka lat temu w rządzie Prawa i Sprawiedliwości powołaliśmy. Nie tylko powołaliśmy, ale potrafimy znaleźć na niego pieniądze dzięki dobremu gospodarowaniu budżetem.